kolejne zarzuty dla lekarzy szpitala powiatowego w Pszczynie, którzy zajmowali się 30-letnią Izabelą. Ciężarna kobieta zmarła w wyniku sepsy po tym, jak lekarze zbyt długo czekali z interwencją dotyczącą płodu. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Śląskiej Izbie Lekarskiej postawił zarzuty dotyczące naruszenia ustawy o zawodzie lekarza oraz kodeksu etyki lekarskiej. Lekarz ma obowiązek działać zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej, wszystkimi dostępnymi mu metodami i środkami, a także z należytą starannością. Artykuł 8 kodeksu etyki lekarskiej natomiast mówi, że lekarz w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym, zapobiegawczym powinien działać z należytą starannością, poświęcając tym procesom odpowiedni czas. Zdaniem rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarze dopuścili się przewinienia zawodowego, a sprawa prawdopodobnie znajdzie swój finał przed Okręgowym Sądem Lekarskim. Wcześniej ci sami lekarze oraz jeszcze jeden usłyszeli zarzuty prokuratorskie mówiące o nieumyślnym spowodowaniu śmierci i narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. O zarzutach rzecznika odpowiedzialności zawodowej pełnomocnik rodziny Izabeli nic jeszcze nie wie. Mamy tylko informacje medialne, bo rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczął to postępowanie z urzędu, wtedy po doniesieniach medialnych dotyczących samego zdarzenia i ja tam nie jestem pełnomocnikiem. Prokuratura ma już końcową opinię zespołu biegłych i w tym momencie jest taki etap śledztwa, gdzie jest zaznajomienie obwinionych z aktami i potem będzie skierowany akt oskarżenia. Przypomnijmy, we wrześniu 2021 roku Izabela trafiła do szpitala, gdy odeszły jej wody płodowe, a wcześniej informowano ją o wadach płodu. W czasie hospitalizacji jej stan pogarszał się, a niedługo później zmarła. Przez środowiska kobiece została uznana za jedną z pierwszych ofiar zaostrzonej ustawy antyaborcyjnej. Wyrok ma być sprawiedliwy. To nie jest kwestia tego, że my koniecznie chcemy, przynajmniej ja nie chcę koniecznie ukarania lekarza, który jest niewinny tylko dla igrzysk, tak, i dla satysfakcji. Natomiast tutaj wszystko wskazuje na to, że były zaniedbania i że Iza była ofiarą zarówno Julki Przyłębskiej, która na zlecenie polityczne wydała ten wyrok, jak i małego pana z Żoliborza, jak i lekarzy, którzy poddali się tej presji i nie zadziałali prawdopodobnie wtedy, kiedy mieli zadziałać, wynikiem czego mamy osierocone maluchy, mamy męża w żałobie i nie mamy Izy. Najpoważniejsza kara, którą może wymierzyć lekarzom Okręgowy Sąd Lekarski, to dożywotni zakaz wykonywania zawodu. Mogą być również zawieszeni w swoich czynnościach lub otrzymać nagany.